z tym kosinusem i sinusem, to bywają problemy. Pamiętam, że matura, że matematyka była też dla mnie takim trudnym punktem. Ze mną Adam Żywicki w Onet Rano, wiem, nasz gość. Matura to bzdura. Tak jest, witam. Dzień dobry. Ty chodzisz z kamerą po Warszawie, straszysz ludzi różnymi pytaniami, a potem się okazuje, że oni się wykładają na często prostych, by się wydawało, kwestiach, a potem się okazuje, że jak przychodzi poinformować społeczeństwo o tym, że mamy właśnie już wyniki matury, to znowu 20, czasem więcej, procent maturzystów oblewa. To w tak zwanych moich czasach, matura 88, było w ogóle nie do pomyślenia. Praktycznie no, trzeba było się bardzo postarać, żeby nie zdać matury. Tak, ale to była troszeczkę inna matura jednak, prawda? No, oceniali nasi nauczyciele, nie był to jakby egzamin, że tak powiem, sprawdzany jakoś tak przez bardziej dokładnie. Natomiast też pamiętajmy, że dzisiejsza matura jest inna, bo jest inny świat, ale też tą maturę nie zdaje te 20% osób i ta matura jest na 30%. Jakby sprawdzian zaliczony na 30%, moim zdaniem to jest niezdany sprawdzian, prawda? Więc co by było, gdyby ta matura była troszeczkę trudniejsza, albo gdyby wymagano 51%? No tak, czyli to jest dość nisko mimo wszystko postawiony próg. No, zaczęliśmy fragmentem twojego programu takim matematycznym. 6 razy 6. 36. Dobra, na tym kończymy ten egzamin. 7 razy 8, 50 parę tam. 6. 56? Chyba 56. 56, dobra. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach. Jest coś z tą matematyką, że ona jest taką trochę pogromczynią nas, tak, uczniów, nas kiedyśniejszych, obecnych i pewnie przyszłych. Tak, no właśnie, mam wrażenie, że matematyka jest troszeczkę potraktowana po macoszemu, że jednak jesteśmy troszeczkę krajem humanistów, a niekoniecznie powinniśmy być. Jakby od młodych lat szkolnych w pierwszych klasach 1-3 właśnie uczą nas panie, które są po pedagogice, czyli bardziej panie, które są, że tak powiem, humanistkami. No i moim zdaniem to jest zły ruch. Ja się na przykład też uczyłem we Francji, bo mieszkałem we Francji i tam trzy podstawowe przedmioty to jest właśnie matematyka, historię francuskiej, żeby Francuz mówił po francusku, znał matematykę i miał jakąś tożsamość narodową. I sądzę, że w Polsce właśnie brakuje troszeczkę tego właśnie, tej matematyki, a dzisiaj to jest, że tak powiem, świetna umiejętność, świetna, że tak powiem, rzecz, dzięki której możemy bardzo dużo zarabiać, no bo jednak świat się opiera na matematyce. Czyli matematyka jako obowiązkowy przedmiot na maturze jednak musi być, w ogóle o tym nie dyskutujemy, tak? Nie, nie dyskutujemy i jest to na pewno dobry ruch. Wiemy, że teraz narzekamy. Ja bym narzekał, gdy miał na swojej maturze obowiązkową, ty też. Ja nie miałem. Tak, ale sądzę, że trzeba. Ja sądzę, że jeśli każdy chociaż troszeczkę sobie poprogramuje, zobaczy, jak ten świat wygląda z drugiej strony, no to jednak to coś mu daje. Widzisz jakieś różnice w takim systemie szkolnictwa? Jednak teraz jest trochę lepiej w porównaniu z czasami, które ja pamiętam, czyli trzeba wykuć, tak, potem wyrecytować i no i właśnie co dalej. Matura ewoluuje, co jest dobre i sądzę, że zmienia się w dobrym kierunku. Już nie ma problemów z kluczem aż tak bardzo. Nie ma takich zadań, które da się, że tak powiem, schematycznie na matematyce, że tak powiem, rozwiązać. Więc uczymy myślenia, samodzielnego myślenia, co jest, to sądzę, bardzo ważne, no bo wykuć można, prawda, ale wiemy, że to już nie zdaje, że tak powiem, tak nie da rady po prostu. Wielu uczniów chyba też robi taki błąd, że nie wiem, uczy się czegoś i to jest niezależnie od tego, czy się uczyli dawno temu, czy teraz. Przyjąć trochę wiedzy, wyrecytować, a potem właśnie zapomnieć chyba i zrobić miejsce na kolejną. Tak, i to wylatuje z głowy. Tak, tak. No, czy nasz mózg można jakoś temu zapobiec, żeby można, coś zostało? Sądzę, że tak powiem, kultura nauki jest u nas niska. Sądzę, że też powinniśmy w szkole uczyć, jak się uczyć. To sądzę, bardzo ważne. Ale z takich ciekawych technik jest to, że przychodzimy po sprawdzianie, egzaminie i wtedy jeszcze raz powtarzamy materiał, wtedy coś nam zostaje w głowie. No ale kto to robi? Po egzaminie? Nie, no po egzaminie jesteśmy już absolutnie wyluzowani i cieszymy się z tej nawet... Idziemy nad Wisłę, prawda? Idziemy nad Wisłę, tak. I nie to nie po to, żeby wkuwać kolejną partię materiału. Słuchaj, jak krążysz z kamerą i pytasz ludzi... Czy to nie jest tak, że krążymy, my naprawdę podchodzimy do osoby bez kamery, pytamy, właśnie, czy chce wystąpić. Chciałem zapytać wiesz, bo oglądam parę wczoraj twojego kanału, kawałków obejrzałem. No muszę powiedzieć, że momentami się czułem zażenowany. No powiem państwu na przykład... Było pytanie, ilu jest piłkarzy na boisku z obu drużyn. No 21, prawda? Dlaczego nie parzysta? No jakoś tak wyszła. Najbardziej mnie rozbawiło, ujęła za serce odpowiedź, co łączy Szymborską i Reymonta. I no, zdaniem odpowiadającej osoby nie chodziło o Nobla, tylko taki związek, wiecie, taki mężczyzna, kobieta. Matrymonialny. Matrymonium, że oni mieli ta Wisłocka z tym Reymontem. Ale pewnie poznali się na rozdaniu Nobli, prawda? Mogli, była impreza. Mogli. Zaiskrzyło. Zaiskrzyło i ten. I ja mam takie wrażenie, że no, ci ludzie powinni być... Ale jestem ciekawy, ile widzów tak myśli, ale z czego oni się śmieją?
twoich widzów, bo to właśnie to jest tak, że no myślimy, że pamiętamy to, co było 15 lat temu w klasie, na sprawdzianie, co się nauczyliśmy na 3 minus. No nie, tak ludzki mózg nie działa, zapominamy naturalnie niestety, szczególnie jak się uczyliśmy na ostatnią chwilę, więc ludzie po prostu nie łączą faktów, mają pewne takie cząsteczki wiedzy, takie puzzle, które są niepołączone i jakoś starają się z tego wybrnąć, czasami przed kamerą i mówią takie rzeczy. A wracając do, właśnie do procedury, bo jak potem ci ludzie się oglądają, to moim zdaniem oni powinni się czuć, ci co źle odpowiadają, no cokolwiek zażenowani. Ja momentami byłem zażenowany, ale rozumiem, że oni to robią oczywiście w zgodzie pełnej, z własnym sumieniem i w zgodzie podpisanej tobie. Jak wygląda procedura powstawania takich odcinków? Więc pytamy tylko osoby pełnoletnie, więc to jest ważne. No i podchodzimy bez kamery, bo ja rozumiem, że jak są takie robione szybkie wywiady, prawda, do telewizji czy do radia, to często dziennikarz wręcz jest strasznie natarczywy, chce tylko się dowiedzieć jakiejś tam odpowiedzi na jedno pytanie dostać. My tak nie robimy. Ta osoba się godzi, zwykle nas zna, no jednak jesteśmy znani wśród młodych osób. No i po wywiadzie dopiero podpisuje umowę. No i część osób chce się sprawdzić, część sądzi, że lepiej im poszło, no ale my tą wiedzę, że tak powiem, weryfikujemy. No i są osoby, które nas wolą omijać, prawda? Są osoby, które chcą u nas wystąpić i się sprawdzić, pokazać. Więc to jest po prostu tak samo jak z jakimś talent show, czy jakimś takim rzeczami. No tak, bo przecież sporo osób przychodzi do właśnie talent show, gdzie należy ładnie zaśpiewać, kompletnie nie mając pojęcia o tej dziedzinie życia, a jednak występują i wręcz wyglądają na bardzo zadowolonych, prawda? Tak, z występu. U nas to można bardziej porównać do teleturnieju wiedzy, więc to jest mniejszy może, że tak powiem, embarras, jak się nie potrafi śpiewać, ale sądzę, że każdy ma taką ochotę, a może ja bym tam, mi tam dobrze by wyszło. A słuchaj, to, bo zaczęliśmy od matury, matura to bzdura, a było takie hasło, ja pamiętam z moich lat, co dalej maturzysto. Tak, no tak. Właśnie, czy matura to powinno być twoim zdaniem wstęp do czegoś dalszego na naszej drodze naukowej, czy też na przykład niekoniecznie? Sądzę, że to zależy od osoby po prostu. Sądzę, na pewno matura powinna dać jakąś podstawę wiedzy i umiejętności. Czy ją daje, to możemy bardzo długo debatować. Natomiast jeśli ktoś chce zostać, że tak powiem, hydraulikiem, nie powinien iść na studia, może jest nawet w zawodówce, nie pisał matury i dobrze. On będzie zarabiał 5000 zł, jak dobrze, że tak powiem, ogarnia sobie, że tak powiem, roboty i ma lepiej niż nie jeden magister, prawda, który się uczy do 24 roku życia, czy 5. Więc dzisiaj jest fajne to, że już nie ma takiej traumy, troszeczkę takiej PRL-owskiej rodziców, że musisz iść na studia, musisz być magistrem. Ambicja ma tak, daty, tak, prawda? Tak. Czy wciąż lekarz, architekt i prawnik to dobre zawody? Pytanie, czy one nam odpowiadają? Ja sam poszedłem na prawo, rodzice mnie nie wmuszali tego, ale stwierdziłem, a może to będzie dobre. No okazało się, że to nie był dla mnie dobry kierunek. No i zmieniłem to i się cieszę z tego miejsca, w którym jestem. Jesteś teraz w Onet Rano. Tak. Onet Rano. Wiem, kończymy je powoli. Adam Żywicki. Już matura... koniec? Już koniec. Ale jeszcze, wiesz co, rok szkolny za chwilę, no za chwilę, to zleci, zobaczcie. Jeszcze pogadamy, myślę. Na dziękuję razie bardzo. Możecie wejść na Matura to Bzdura, na przykład sprawdzić je w quizach, które tam występują. Jaki jest stan waszej wiedzy. Natomiast jedno, co powinniście zrobić, to oczywiście jutro rano o 7.55 zameldować się w gotowości pełnej do oglądnięcia kolejnego odcinka Onet Rano. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.